Wstał Angel z grobu, za nim wszystkie duchy, szaman, Eloe. Cała ćma z grobów wstawała i wszystkie brały dawno porzucone ciała, a sobie był zaćmiony jakby zawieruchy ciemnymi i powietrze się ciągle nie oszało. I grady błyskały. Heli, Elenai z renami szamana na daleką pustynię północy. A znalazłszy skałę z lodu wykutą, zamieszkali w niej. A po krótkim pożyciu Anheli przyzwyczaił się siostry imieniem nazywać zbrodniarkę tej pokutnicy. A ona była mu sługą. Wyścielała łoże liściami i doiła reny wieczorem. A rano wyganiała je na pasz. Serce jej od modlitwy ciągłej stało się pełne łez, smutków i niebieskich nadziei. Wypiękniało na niej ciało, a oczy rozpromieniły się blaskiem cudownym i ufnością w Bogu. Dziwił się Angeli, że spokojną była o przyszłość, popełniwszy niegdyś zbrodnię wielką. A nawet krwią, mając zmazane ręce. Poznałam was. Aniołami jesteście. Przyszliście pocieszać mnie? Angeli!
Oto nas. Dwoje. Na ogromnej pustyni. Więc nas Bóg pewnie słucha. Na nas patrzy. Jeśli o rzeczy dobre prosić Go będziemy, to nie opuści nas. Ale grobowiec? Wszystko kończy. Zalewając się łzami. Jeżeli wiesz, gdzie ludzie idą po śmierci, to powiedz. Bo niespokojna jestem. Choć mam nadzieję, że Bóg. Oto ja polecę do krainy Twojej rodziny i zobaczę dom Twój i sługi Twoje i rodzice Twoje, jeśli jeszcze żyją. Ty powiesz, że to są wieści gminne, że człowiek po śmierci nie lata. Cóż, gdy z taką myślą śmierć piękniejsza jest. Oto patrzę. Nad łożem moim ta szyba lodu ogniem czerwona. Nie jestże to anioł złoty stojący nade mną? Biedne rany moje. Maranolea.
zarazić mnie, wołając: ciemności nadchodzą, ciemności nadchodzą, ciemności nadchodzą. A cóż nam przeraża się, tego co cierpi? Nie dosyć, że jest przerażenia w grobowcu? Znużony jestem i chcę zasnąć. Wstań i walcz. To nie jest jeszcze czas spoczynku. Wstań i walcz. Ciemność jest przyjacielem moim.
Ciemność jest światem, jest krajem. Uderzenie łańcucha i szczęk drugi wychodzący z chudej piersi bitego starca. Ale zbliżał się już do końca kary, zaledwie parę kroków lub niewiele więcej słychać było dwa uderzenia słabsze. Jakby dane przez ludzi litośnych. Starzec, odebrawszy je, upadł krzyżem na ziemi. Martwy. A dwaj młodzieńcy, którzy go uderzyli litośnie, upadli na kolana i położywszy się na trupie wołali: mój ojcze! Straszną, a rządził nami głód. Nie bogi żadne, ani króle. A cóż mieliśmy zrobić, gdy głód gryzł nam wnętrzności nasze? Dlaczego Bóg nie dał nam umrzeć w ojczyźnie ojców naszych? Oto uczyniliśmy rzecz straszną, a rządził nami głód. Nie bogi żadne, ani króle. Cóż mieliśmy zrobić, Bóg, gryzł nam wnętrzności nasze? Dlaczego Bóg nie dał nam umrzeć w ojczyźnie ojców naszych? Zaprawdę powiadam wam, ofiarą naszą jest trup, a Bogiem, którego przyjmuje, jest głód. Ofiarą naszą jest trup, a Bogiem, którego przyjmuje, jest głód. Ofiarą naszą jest trup, a Bogiem, którego przyjmuje, jest głód. Ofiarą naszą jest trup, a Bogiem, którego przyjmuje, jest głód. Ofiarą naszą jest trup.
stąpa głośno? Przyszli wygnańcy na ziemię sybirską. Obrawszy miejsce szerokie, zbudowali dom drewniany, by zamieszkać w zgodzie i w miłości. Gdzie bursztynowy świeżo, gryka jak śnieg biała, gdzie panińskie promieńce dzięcieli, a rząd dostarczył im niewiast, aby się żenili. Albowiem dekret mówił, że skazani są na zaludnienie. Przez czas jakiś był między nimi wielki porządek i smutek wielki, gdyż nie mogli zapomnieć, że są wygnańcami i że już nigdy nie zobaczą ojczyzny. Chyba, że Bóg zechce. Chyba, że Bóg zechce. I ujrzeli raz gromadę ptaków czarnych, lecących z północy. Za ptakami zaś ukazał się obóz. Tabór jakoby sanie zaprzężone psami, trzoda renów z gałęzistymi rogami i ludzie na łyżwach niosący oszczepy. Był to cały lud sybirski. Na czele zaś szedł król ludu i ksiądz zarazem, ubrany według zwyczaju w futra i w korale, a na głowie miał wieniec mężów zamiast korony. A nazywali go zaś szamanem! Szamanem! Witajcie, oto ja znałem ojców waszych, którzy żyli bogobojnie, umierali, wołając: ojczyzno, ojczyzno! Oto ja chcę być przyjacielem waszym, abyście żyli w ziemi gościnnej i w kraju dobrze życzących. Oto wybiorę sobie jednego z was, potem ukocham go jak syna, a potem oddam mu wszystkie nieszczęścia tej ziemi. Ale wy miejcie nadzieję, bo nadzieja przyjdzie z was do przyszłych pokoleń i ożywi je! A jeżeli was umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych. Przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych. Zbliża się dzień sybirski, słońce zatracenia. Zbliża się dzień sybirski, słońce zatracenia. Zbliża się dzień sybirski, słońce zatracenia. Tylko panią! Zbliża się! Tylko panią! Księżna była, a piękna była, jak anielka. A niegodzien litości ten, którego pokochała. Panią była, nogi myła. Tylko panią. Księżna była, a piękna była jak anieli. A niegodzien litości ten, którego pokochała. Panią była. No, panią była. Była. Nogi myła. Wielką panią. Wielką panią. Księżna. Księżną była. A piękna, piękna była jak anieli. Panią była. A niegodzien litości ten, którego pokochała. Panią była. Nogi panią myła. Myła. Zbliża się dzień sybirski. Mojżesz między sybirskim ludem, a cuda czyniłem większe niż tamten przed wiekami.
Jam jest Mojżesz między sybirskim ludem, a cuda czyniłem większe niż tamten przed wiekami. Wyszedł z zorzy północnej anioł, kiedy go wychował z płomieni śnieg. Cuda, bowiem cudem jest wskrzesić was! I o to proście Boga! Tylko o to! Boże, prosimy Cię, aby nasza męka była dla nas odkupieniem. Boże, prosimy Cię, aby nasza męka była dla nas odkupieniem. A nie będziemy Cię już błagać, abyś powrócił słońce oczom naszym. I powietrze piersiom naszym. Bo wiemy, że sąd Twój nad nami już zapadły jest. Lecz nowonarodzeni niewinnymi są. Zlituj się, Boże! I przebacz nam, że ze smutkiem krzyż dźwigamy. I nie weselimy się. Lecz rozweselimy się. Bo cóż jest życie nasze, aby go żałować? Czy to jest anioł dobry, który nas opuszcza w godzinę śmierci naszej? Gorąco krwi jest ogniem ofiary. A ofiarą są chęci nasze. Szczęśliwi, którzy się mogą za lud poświęcić. Zapomniałem wyrazów pacierza.
wspomniałem, teraz a cisza. Zbliża się dzień sybirski. Jest przez czarty, jak i wielu opętanych jest przez dobre anioły. Powiedział szaman, tak samo wielu opętanych jest przez czarty, jak i wielu
opętany, wiesz? Przez dobre anioły! Przez dobre anioły! Powiedział szaman! Tak samo wielu opętanych jest przez czarty, jak i wielu opętanych jest przez dobre anioły. Oto postawmy trzy krzyże. Na podobieństwo męki Pana naszego Jezusa Chrystusa! A na tych trzech drzewach przybijemy po najsilniejszym z każdej gromady. A kto najdłużej żyć będzie, przy nim zwycięstwo. Oto postawmy trzy krzyże. Na podobieństwo męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. A na tych trzech drzewach przybijemy po najsilniejszym z każdej gromady. A kto najdłużej żyć będzie, przy nim zwycięstwo. Równość! I wiara! Równość! Wiara! Stawiajmy krzyże! Podobieństwo męki Pańskiego! Jezusa Chrystusa! A kto najdłużej żyć będzie, przy nim zwycięstwo. Rara, równość krew i wiara! Równość krew i wiara! Równość krew i wiara! Równość krew i wiara! Ten człowiek księdzem był. Ja go znałam. Spowiadał dzieci mojej w ojczyźnie. A gdy przyszła wojna, siadł na koniu z bosymi nogami i z krzyżem w ręku. A gdy był ogień, przed szeregami stał, krzycząc: za ojczyznę! Za ojczyznę! I przywołał go biskup i wydał katon w ręce, ale wprzód zdjął z niego poświęcenie na rynku miejskim i on był. A katy pochwycili człowieka Bożego i wepchnęli go w ciasną siermięgę. Więc przywieziono do kopalni, gdzie udawał, że mu jest dobrze na sercu. Ale ja widziałam, że był blady i smutny. I poddał się rozpaczy. I sech, jak stare drzewo. A przystąpiwszy raz do niego rzekł: Boże, odpowiedział mi z wielką tajemnicą, jak człowiek obłąkany. Zapomniałem wyrazów pacierza. Pokrosiwszy mi palcem, abym była cicho, odszedł. I zobaczyłam go raz w ciemności, jak brał ołów zgniły i truciznę ową poszywał. A po kilku dniach rumieniec ceglany wyszedł mu na twarz. Ciało opadło na kościach.
oczy zaśmiał błyszczące. Do dziś nie wiem, jak umarł, bo oto spałam przy nim, a nie słyszałam, aby choć westchnął. A jeżeli macie serce, żałujcie go. To samobójca. Powiedział szaman, to ołów zabójcą jest i doradcą złym, bo mówił we śnie i zjedz. Jam jest końcem i spokojnością. To ołów zabójcą jest i doradcą złym, bo mówił we śnie i zjedz. Jam jest końcem i spokojnością. Cyber day is approaching and the sound of destruction and the sound of noise and the sound of noise. Widziałem waszą Golgotę, biada wam, a nie zostanę z wami, lecz to, co powiem, zostanie z wami. Jesteście potępieni, kłótliwi ludzie. Zbliża się dzień sybirski i słońce zatracenia, i słońce odkupienia, i słońce śmierci. Po Polsce się, a na cmentarzu
zatrzymał szamanową straszną duchów zgraję i spytał głośno. Kogo z mogilnych brakuje? A wszyscy byli. Straszne. Zimny. Grabarzu śmierci. Gdzie jest twój ościen? Gdzie zwycięstwo twoje? Wszyscy byli, a krwi naszej poszły zbroje. Dobrze.